Nie jesteśmy misiaczkami. I żadnych dokładek. I nie dajmy się sprowokować. I byle do pasterki. Misiaczki, kochane! Mamusia! Weźcie, proszę! No. Cześć, mamo. Rozbierajcie się, proszę. Cześć. O, jesteście! Buzi! Cześć, babciu. O, coś mizernie wyglądacie. No, no, rozbierajcie się. Idę odcedzić łóżka. Babcia sama robiła, myjcie ręce i siadamy. Misiaczku, chodź, pomożemy w kuchni. Nie mogliśmy tej wigilii u siebie zrobić, babcie i dziadka do siebie zaprosić. Cholera jasna. No. Czy ty musisz wszystko niszczyć? Zawsze? Zachowaj ty swoje komentarze dla siebie i uważaj, jak chodzisz, dobrze? No. Szlap mi to trafił, no znowu śnieży, no. Powiedzcie, jak będzie lepiej. No, no. Czekaj, o, było dobrze. Teraz? No, tak, no to nie ruszaj, wsta na to. Nie podjadaj. Mamo. No, siadajcie, patrzcie, już jest. Janusz, Janusz. Kochani, wszystko stygnie. No, w imię Ojca i Syna, i Świętego. Ale może Słowo Boże przeczytamy, co? Kaśka, odpal mu to w telefonie, no. Spokojnie, ja mam. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego, Maryi, z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Amen. To co? Życzenia? Serio? No, a bardzo już prawie zimny. Zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. I żeby wam wszystko smakowało. Dużo miłości. Tata nie słyszy, ale wesołych świąt. I żebyście w końcu wyluzowała i była normalna. Błogosławiony świąt. Czy ty naprawdę nie możesz chociaż... No to Bóg się rodzi, no. No. Pawełku? Mamo, nie, no dołóż mu jeszcze. Tyle. Spokojnie. No, wy nic nie jecie, naprawdę. Ja przestanę to wszystko przygotowywać, bo musicie to wszystko zjeść. Jest przecież Wigilia. Już naprawdę, to dziadek więcej od was je. A jak babcia się czuje? Tyle się babcia naszykowała? 12 potraw musi być. Kasiu, a ty nic nie jesz. Nie smakuje ci? Babciu, smakuje przecież. To czemu nie jesz? No jem. A, może ty masz jakiegoś amanta i chcesz mu się podobać, tak? I dlatego się odchudzasz, tak? Przecież jesteś chudziutka jak niteczka. Mamusia, ale barszczyk bardzo dobry. Uch. Tak, aś taki... Kiedyś to wiesz, jak się miało ogródek, to były buraczki własne, różne warzywka. Teraz te konserwanty i to w ogóle nie służy zdrowiu, prawda? Nie, nie, ten też da się zjeść. Pawełku, a ten twój kolega ze szkoły, co się tak dobrze uczył? Hmm? Halinkę spotkałam ostatnio. Mówiła, że już się trzeciego spodziewają. No właśnie, a u tego lekarza, do którego wam dałem numer telefonu, to w ogóle byliście? Czy tylko tak cały czas się modlicie? Brian, ja już nie mogę was słuchać. O co wam chodzi? Chcecie nam pomóc? Tylko, że my nie jesteśmy małymi dziećmi. Pawełku, daj skój, Pawełku. Nie przerywaj mi, a ty usiądź, proszę. Przyjście na tę Wigilię nie było dla nas łatwe. Tak. Ciągle czujemy, że czegoś nam brakuje. A
wy ciągle traktujecie nas jak małe dzieci. Są ciągłe pytania o ciążę, porównywanie. Serio wam się to nie nudzi? Staramy się o dziecko i uwierzcie nam na słowo, że robimy co w naszej mocy. Ale tu nie wszystko zależy od nas. Nie da się wszystkiego kontrolować, mamo. I podważanie naszej wiary też tutaj w niczym nie pomoże. Swoją drogą, tato, ciągle próbujesz kupić coś, czego kupić się nie da. Babciu, świetnie gotujesz. Tak samo świetnie jak zawsze. Czy ty w ogóle masz świadomość, że człowiek składa się z czegoś więcej niż z jedzenia, ze spania i z dobrego zdrowia? Czy wy w ogóle nie czujecie, co się tutaj dzieje? To świetnie, że się spotykamy. To świetnie, że dbamy o tradycję. Ale po co ta cała szopka? To udawanie. I tak ani się nie słyszymy, ani nie słuchamy. Chowamy się tylko za jedzeniem, za gadżetami. Kaśka, zostaw to. No może dziadek się za niczym nie chowa. Tkwimy w tych swoich rolach. Za sprzątaniem, mamo. Ja bym serio chciał, żebyśmy te nasze święta spędzali sobie w tym naszym rodzinnym gronie. Tylko, że w sposób prawdziwy. Bez tej całej ściemy. To są święta Bożego Narodzenia. Bóg powinien rodzić się w naszych sercach. Właśnie tam, gdzie jesteśmy najprawdziwsi. A w ten dzień szczególnie. I my z Anią przyszliśmy tu właśnie z takim nastawieniem, żeby była miła atmosfera, żeby było fajnie. Fajnie, właśnie. No to prezenty. Panie Boże, dlaczego mi dajesz taką rodzinę? Czy te święta nie mogłyby po prostu być miłe i fajne? Czy oni nie mogliby być normalni? Dziadka wszyscy traktują jak mebel. Babci nie da się słuchać, bo w kółku to samo. Mama ma jakąś nerwicę chyba. Tata pochłonięty przez rzeczy. Kasia już sama nie wie, przeciwko czemu ma się buntować. Ania też ciągle płacze. A ja jeszcze się na nich wszystkich wydzieram. A tak cię prosiłem, żeby te święta były twoje. To co? Teraz desery i herbata. Oj, tak, tak. Idę nastawić wodę. Babciu? Wszystko w porządku? I co teraz? Janusz. Może byś bezpieczniki sprawdził. Babcia czajnik włączyła, tak? Pawełku, trzeba zapalić więcej świeczek. Są za tobą w szafie. O Jezu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, że przeszkadzam w Wigilię. Państwo też nie macie światła. No właśnie chciałem sprawdzić, czy tylko u nas nie ma, czy na całej ulicy. Wszędzie jest ciemno. My dzisiaj sami. To proszę, no to proszę do nas. Nie, nie, dziękuję. Nie będę robiła kłopotu, naprawdę. Ale nie, no co za kłopot. No jak wróci światło, to pójdziecie do siebie. No, proszę. No dobrze, to na chwilę. Proszę podtrzymać małego, ja tylko skoczę po mleko i zaraz wracam. Dobrze. Co to? Czyje to dziecko?
sąsiadkami zostawiła i poszła po butelkę. No to nieźle. Święta z pozrzuconym dzieciakiem. Co? Pomóż mi. Zabierz dzidziusia, no. Ja już w życiu dziecka na rękach nie miałam. A może głodny? Ja pójdę i podgrzeję wodę na mleko. Czekaj, babciu. Babciu, czekaj. Ja ci poświecę. Proszę, proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Ładnie się kończy, nie? Myśmy swoim zagrali. Po to, żebyś ty nie musiał grać. Święta Bożego Narodzenia to nie tylko spotkanie z rodziną. Może przede wszystkim twoje osobiste spotkanie z Bogiem? Może Chrystus chce się narodzić w tobie? Chcesz tego? Wtedy może odkryjesz sens Bożego Narodzenia. Poczuj prawdę świąt.